Radek, drugi mecz sparingowy i już przeciwko twojemu byłemu klubowi. Jak się gra w takich meczach? No dla mnie jest to po prostu kolejny sparing. Koncentruję się na tym, żeby robić to, co trener od nas wymaga i doskonalić naszą grę. Krótko przebywacie na lodzie. Sam powiedziałeś, że przyjechałeś z Sosnowca dopiero na początku sierpnia. Jak poprawić jakieś takie drobne elementy, jak się gra sparing z dnia na dzień? No mieliśmy już dzisiaj analizę wideo, trener nam pokazał jakieś tam małe rzeczy, które powinniśmy poprawić. Myślę, że się z tego wywiązaliśmy, było to troszkę lepiej niż wczoraj. No ale wiadomo, z dnia na dzień nie będzie to 100% lepiej i małymi kroczkami do celu. Gdzieś dość łatwo oddajecie to bramki na razie. Wczoraj z Toruniem też pościg dopiero w końcówce, złapaliście ten swój rytm. Z czego są powodowane te gorsze tercje pierwsze albo drugie? Ja bym się nie koncentrował na tych straconych golach, raczej myślimy o tym, żeby wykonywać założenia taktyczne, jakie nam trener nakreślił, i no i tymi małymi kroczkami do celu. Dzięki, Radek. Wszystkiego.